Tutaj mamy piękną wiosnę w Polsce, natomiast w Arktyce jeszcze trochę i ta piękna arktyczna wiosna również dotrze w tamte rejony. A dzisiaj opowiemy sobie o tej tundrze, bo lada moment ta tundra właśnie odsłoni się spod tego śniegu. Jeszcze gwoli ścisłości, nazywam się Dagmara Bożek-Andryszczak i będzie o arktycznej tundrze i przystosowaniu roślin do klimatu. Z takich ciekawostek, jak byłam na Spitsbergenie, to zwykło się mówić, że arktyczna wiosna przychodzi razem z rybitwami popielatymi. To są bardzo takie ciekawe ptaki, może kiedyś o nich opowiem na którejś z kolejnych lekcji, które potrafią latać na bardzo długie dystanse, aż w okolice strefy podbiegunowej na półkuli południowej i z powrotem. I one również gniazdują na Spitsbergenie. No i zazwyczaj przylatywały w okolice polskiej stacji polarnej najpóźniej, bo koniec kwietnia, początek maja, więc generalnie pojawienie się rybic popielatych to był znak, że arktyczna wiosna nadchodzi, plus oczywiście zaczynał się topić śnieg i odsłaniały się poszczególne partie tundry i ta roślinność, która tak naprawdę lada chwila pod wpływem promieni słonecznych zaczynała ożywać. Dobrze, to w takim razie zaczynamy krótkim filmikiem. Film jest w języku angielskim, ale jest to bardzo prosty język, więc chodzi teraz o to tak naprawdę, żebyśmy sobie poćwiczyli umysł, troszeczkę spróbowali zrozumieć. Jest tam kilka podstawowych rzeczy dotyczących regionów polarnych, również tundry, ale i nie tylko, zresztą sami się o tym przekonacie. Dobrze, oczywiście wszyscy doskonale pamiętamy, że pingwiny i niedźwiedzie polarne nie mają szans się spotkać. To oczywiście dla niektórych jest oczywiste, dla niektórych nie, ale na przykład było to czasami zabawne, jak będąc w stacji polarnej, na przykład w Antarktyce, gdzie dookoła stacji krążyły sobie pingwiny, o których mam nadzieję też Wam opowiem, dostawaliśmy cudowne zapytania od różnych mediów, i to też takich mediów naprawdę, naprawdę bardzo znanych, gdzie dziennikarze nas pytali, czy nie boimy się wychodzić ze stacji, bo dookoła krążą niedźwiedzie polarne. No więc oczywiście czasami takie rzeczy się zdarzają w świadomości, w rzeczywistości na szczęście nie. Dobrze, gdzie jest tundra? Tundra oczywiście, skupimy się na tej tundrze występującej w Arktyce. Jakkolwiek tutaj też zaznaczona jest Antarktyka i może na tej mapce niektóre obszary wysokogórskie, gdzie również tundra typu alpejskiego może występować, ale nas i dotyczy i interesuje dzisiaj głównie tundra występująca w obszarze arktycznym, czyli oczywiście są to północne wybrzeża krajów takich jak Rosja, Kanada, Stany Zjednoczone, Norwegia, które mają swoje terytoria położone w Arktyce.
Plus oczywiście wyspy takie jak Grenlandia, Islandia, Spitsbergen, który należy do archipelagu Svalbard i o którym sobie dzisiaj nieco powiemy. Ale co jest najważniejsze, że tundra pokrywa około 20% powierzchni Ziemi, czyli jest to dość duży obszar. Natomiast sama tundra jest biomem, więc tutaj przygotowałam dla Was takie informacje, co to jest biom. Pewnie doskonale o tym wiecie, ale oczywiście nigdy nie zaszkodzi powtórzyć to czy owo, żeby pamiętać, że jest to po prostu zbiorowisko roślin, świat zwierzęcy, świat roślinny charakterystyczny dla danej strefy klimatycznej. Więc oczywiście tundra takim biomem jest. Na filmiku, który oglądaliście, mogliście zobaczyć również zwierzęta, jakie można spotkać w tundrze, więc ten świat zwierzęcy był tam nieco zamarkowany, świat roślinny może trochę mniej, ale o nim właśnie dziś będziemy mówić. No i oczywiście tak. Pytanie za 100 punktów, ponieważ mówimy cały czas o Arktyce, o Spitsbergenie. Co się teraz dzieje na Spitsbergenie? W sensie, czy mają dzień polarny, noc polarną, dzień i noc? Tak jak być powinno, na przykład tak jak jest u nas, jak myślicie? Przypominam, że Polska Stacja Polarna, bo oczywiście no, Spitsbergen jest dość duży, a ja akurat byłam w części południowej. Polska Stacja Polarna Horsund znajduje się w części południowej. Jest to 77 stopień szerokości geograficznej północnej. Tak, i jak myślicie? Co tam się teraz za oknem dzieje? Oczywiście, dla dociekliwych można znaleźć w internecie kamerki, zobaczyć jak wyglądają okolice stacji, ale to już w ramach zadania domowego. Znajdziecie sobie stronę Polskiej Stacji Polarnej Horsund na Spitsbergenie, wejdziecie w zakładkę kamery. Tam są dwa obrazy odświeżane średnio co kilka minut, chyba co 10, i zobaczycie po prostu jaka jest aktualnie pogoda. Ale póki co, powiedzcie mi, co tam się teraz dzieje za oknem? Może ktoś z Was uczestniczył w lekcjach ze Spitsbergenu u pani Katarzyny i miał okazję usłyszeć, co się tam ciekawego dzieje teraz? No dobrze, no myślcie, myślcie. Ja Wam tylko tutaj opowiem co nieco o tym klimacie arktycznym w ramach podsumowania, bo ta lekcja będzie no, w większości podsumowaniem, myślę, dla Was, bo Wy doskonale już wiecie, co i jak w tej tundrze. Niektóre informacje mogą być nowe, więc jakoś to sobie wszystko połączymy. Powiedzcie mi, jak to jest tym dniem i nocą na Spitsbergenie, a tymczasem oczywiście wiemy, że na terenie Arktyki mamy dwa przeciwstawne zjawiska. Jest to noc polarna i dzień polarny, kiedy Słońce przebywa przez 24 godziny poniżej lub analogicznie powyżej linii horyzontu. Czyli w czasie nocy polarnej nigdy nie wschodzi, no jest to około 3,5 miesiąca i analogicznie nie zachodzi przez 3,5 miesiąca. Więc zima generalnie jest tutaj dominującą porą roku, jest zimno, wietrznie, mroźno, lato jest krótkie. Macie tutaj informację, że okres wegetacyjny jest dość krótki, do 60 dni, nie więcej, więc lipiec, sierpień to są te najcieplejsze miesiące, kiedy rośliny mają najwięcej czasu, żeby móc zacząć rosnąć. Wiosna i jesień to są takie pory przejściowe, powiedziałabym lekko zamarkowane. Ciężko stwierdzić jednoznacznie, że teraz, znaczy można stwierdzić, czy teraz jest jesień, teraz jest wiosna, ale to nie są takie pełnowartościowe, pełnoprawne pory roku, jak w klimacie umiarkowanym. Na przykład na jesieni obserwujemy pierwsze przymrozki już pod koniec sierpnia. Nasza tundra i niektóre gatunki roślin, jak na przykład wierzba polarna, o której sobie powiemy, przybiera najpierw żółtawy, a potem brązowy kolor, więc to już jest niechybny znak, że coś się zmienia w przyrodzie. No i oprócz tego, że wszystkie ptaki odlatują ze Spitsbergenu, z wyjątkiem partwy górskiej, a z archipelagu Svalbard zostaje jeszcze gęś krótkodzioba. Dwa gatunki zostają, wszystkie inne odlatują, robi się smutno i zaczyna się zima. O wiośnie już wiecie, bo Wam powiedziałam, jak to jest. No a tymczasem co? Macie już pomysł, jak to jest teraz, co się tam ciekawego dzieje za oknem na Spitsbergenie, czy nie? Ej, no kurczę. W takim razie, słuchajcie, koniecznie musicie wziąć udział w lekcji u pani Katarzyny ze Spitsbergenu. Myślę, że takie lekcje są już wpisane w nasz grafik, więc takie pytanie na pewno musicie zadać, ale ja Wam powiem, w tym momencie jest sytuacja taka, że znajdujemy się w tym okresie przejściowym pomiędzy nocą polarną a dniem polarnym, więc generalnie w tym momencie jeszcze jest noc,
Tak, oczywiście wiosna nadchodzi jak najbardziej, natomiast jeśli chodzi o zjawisko nocy, zjawisko dnia, noc robi nam się coraz, coraz krótsza i 21 kwietnia rozpocznie się dzień polarny, który potrwa do, jeśli dobrze pamiętam, 18 sierpnia. I dopiero wtedy pojawi się pierwszy zachód słońca. Także jeszcze moment i już będzie można cieszyć się pełnią słońca, aczkolwiek oczywiście to jest takie troszeczkę prześmiewcze, bo pogoda na Spitsbergenie jest bardzo specyficzna, ciągle wieje, jest mglisto, pada deszcz. Dni słoneczne naprawdę można policzyć czasami na palcach jednej ręki w ciągu jednego miesiąca. Więc zwykło się mówić po prostu, jak jest na przykład kiepsko i za oknem, nawet tutaj w Polsce, że mamy pogodę spitsbergeńską, typowo spitsbergeńską. Ale plusem jest to, że jak się wraca do cywilizacji, już się w ogóle nie narzeka na pogodę. Pogoda w żaden sposób nie wpływa na nasze samopoczucie. No i teraz tak, oczywiście mam krótkie podsumowanie, co tam ciekawego można spotkać w tundrze. Mchy, trawy, krzewinki, porosty. Jeżeli chodzi o rośliny, no porosty może roślinami nie są, ale to też są organizmy, które można spotkać w tundrze i które mają duże znaczenie. Ale teraz pytanie do Was, bo tutaj te trawy to tak zaszalałam i wrzuciłam takie dość wysokie. Jak myślicie, ile średnio mają, jeśli chodzi o wysokość, rośliny, które spotykamy w tundrze? Kombinujcie. Dobrze. Pierwsza odpowiedź. Co na to reszta? Czy reszta się zgadza? Czy ma jakiś inny pomysł? Oczywiście słowo krzewinka tutaj jest nieużyte bez powodu, ponieważ no, ciężko mówić o krzewach. Ponieważ, no właśnie, zaraz się dowiemy dlaczego. Więc krzewinka jest doskonałym tutaj określeniem tego, co można zobaczyć. No słuchajcie, pierwsza odpowiedź jest, że kilka centymetrów, że rośliny wyrastają na kilka centymetrów. Zgadzacie się z tym, czy macie inny pomysł? Nie widzę, nie słyszę. Rozumiem, że milczenie jest oznaką zgody. W takim razie zgadza się, jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź. Kilka centymetrów. Za bardzo się te rośliny nie wychylają, a z takiej już totalnej ciekawości, jako ciekawostkę i zupełnie taki poza tematem, na przykład w Antarktyce na południu jest taka roślina, która się nazywa śmiałek antarktyczny. To jest jedna z roślin naczyniowych, nielicznych, które występują w Antarktyce i możecie sobie zawsze to kojarzyć. Oczywiście to jest inna półkula, ale tak naprawdę zjawiska klimatyczne są te same. Rośliny też nie wyrastają wyżej niż kilka centymetrów, więc określenie śmiałek antarktyczny, polskie tłumaczenie nazwy łacińskiej jest moim zdaniem bardzo adekwatne, bo to jest roślina, która ośmieliła się wyrosnąć ciut wyżej nad ziemię i starać się rozwijać w tym niegościnnym klimacie. Garść przystosowań. Niewielki rozmiar chroni rośliny przed zimnem. No oczywiście zgadza się. My też sobie wyobrażamy, na przykład jak jest zimno, automatycznie się kulimy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zmagazynować więcej ciepła. Mniej ciepła uchodzi przez kończyny na przykład, jeżeli mocno jakoś tak się przyciągniemy kolana do siebie, czy obejmiemy je jeszcze dodatkowo rękami. Natomiast to jest istotne, przy ziemi, przy samym gruncie temperatura jest najwyższa. Im wyżej wzdłuż rośliny, im dalej od gruntu, ta temperatura spada. I teraz pytanie, jak myślicie, co powoduje, że temperatura przy ziemi jest wyższa i no i to oczywiście powoduje, że rośliny chętniej jakby płożą się też, na przykład te wszystkie krzewinki, one się kładą na ziemi, bo chcą wykorzystać jak najbardziej to ciepło bijące z ziemi, nisko, ciepło, nisko, w sumie tak to dzisiaj się przyczepiło, wyższą temperaturę, która znajduje się przy gruncie. No i teraz pytanie właśnie, dlaczego przy gruncie jest wyższa temperatura? To są oczywiście niewielkie różnice, 2-3 stopni Celsjusza, dla nas niewielkie, ale dla takich roślin, które żyją w dość trudnym klimacie arktycznym, ma to kolosalne znaczenie. Jak myślicie, dlaczego przy Ziemi temperatury są wyższe?
Czekam na Wasze odpowiedzi cały czas, a tymczasem przechodzimy do kolejnego przystosowania. Łodygi są pokryte delikatnymi włoskami, to samo dotyczy liści. Oczywiście w kilku wybranych gatunkach, ale takie przystosowanie również jest. One pozwalają utrzymać ciepło. I dodatkowo niektóre łodygi poszczególnych gatunków, takich jak na przykład maku polarnego, maku svalbardzkiego, są puste w środku, co powoduje, że łatwiej się roślinie rozwijać i nie traci niepotrzebnych zapasów energetycznych na jakby rozwój, mówiąc obrazowo, całej łodygi. Ciemny kolor liści umożliwia absorpcję, pochłanianie jak największej ilości światła, co oczywiście ma duże znaczenie, no bo mówiłam Wam, że tych dni słonecznych jest wyjątkowo mało. No dobrze, widzę, że nie macie pomysłu. Także coś nam się ten dobry nastrój nie przekłada na odpowiedzi, ale podejrzewam, że to dlatego, że zbliża się koniec tygodnia. Dlatego ja coś z tym zrobię i będziemy lekcje prowadzić na początku tygodnia. O, to jest może lepszy pomysł. Słuchajcie, więc generalnie Ziemi jest cieplej, bo po pierwsze, czasami jeszcze zalega na przykład śnieg. Śnieg oczywiście pełni świetną funkcję izolacyjną. Rośliny często rosną w kępkach, mniejszych lub większych, więc to ciepło się magazynuje. Oczywiście na przykład grunt często też silniej absorbuje ciepło. Myśmy osobiście tego doświadczyli. Na przykład było 0 stopni na zewnątrz. Byliśmy w stanie w podkoszulkach, krótkich spodenkach położyć się na odsłoniętej tundrze, żeby się poopalać i naprawdę, wierzcie mi, nikt z nas się nie przeziębił, ponieważ grunt był tak ciepły, że bez problemu mogliśmy się na nim położyć. Temperatura przy gruncie, przy takim słonecznym dniu, mogła spokojnie wynosić około 20 stopni, więc to jest taka dość istotna informacja. No więc oczywiście każdy woli tam, gdzie jest ciepło. No i teraz przechodzimy do tego maku polarnego. Już mówiliśmy o tej pustej łodydze, pokrytej delikatnymi włoskami, a kolejna rzecz, o której warto pamiętać, jest to, że ten kwiaty maku polarnego są w stanie śledzić wędrówkę Słońca po niebie, czyli po prostu się obracają. Bardzo fajnie to widać na przykład na wszelkiego rodzaju filmach poklatkowych, timelapsach, a takich jest trochę w internecie, więc możecie sobie to zobaczyć w wolnej chwili, jak te kwiaty po prostu w ciągu doby się przesuwają, poruszają, śledząc po prostu wędrówkę Słońca. No i przechodzimy teraz, co to się dzieje, że te rośliny nie wyrastają. No właśnie, powiedzieliście super, że jest to kilka centymetrów. No i teraz pytanie, dlaczego jest to kilka centymetrów? Jakie czynniki powodują, że rośliny nie wyrastają na większe wysokości? Pytanie jest, mówię, cały czas aktualne, dlaczego rośliny nie rosną wyżej niż kilka centymetrów, a my tymczasem będziemy omawiać slajd, żeby nie tracić też czasu i Was później długo nie trzymać. Więc tutaj macie taki przekrój, dość schematyczny, ale w sumie to o to chodzi, na początku oczywiście mamy warstwę roślinną, warstwę tundry, pod nią znajduje się warstwa czynna, która jest około metra grubości, czasami jest to kilkadziesiąt centymetrów, ale trzymajmy się tego metra, łatwiej nam będzie to sobie jakoś tam zapamiętać. Warstwa czynna to jest taka część jakby tego przekroju, powiedzmy, która reaguje na zmiany temperatury. Czyli jeżeli mamy zimę, wszystko nam zamarza, podłoże robi się twarde jak skała, natomiast na wiosnę wszystko nam się rozpuszcza. Wszystko nam się topi, powstaje takie grzęzawisko, takie dość konkretne błoto. No i to na przykład tłumaczy, dlaczego jak się jedzie do stacji polarnej, ma się takie śmieszne wyobrażenie, bo dostajemy piękne ubrania, piękne buty w ramach wyposażenia i sobie tak wyobrażamy, że będziemy sobie chodzić dookoła tej stacji, będziemy tacy piękni polarnicy, będziemy witać gości w tych cudownych strojach z naszywkami, etc. Nic bardziej mylnego. Jakie obuwie jest najbardziej popularne w okolicach stacji? To będzie łatwiejsze pytanie niż z tymi czynnikami. Może ktoś z Was będzie miał jakiś pomysł. Tutaj się odwołuję do Waszej wiedzy. Jeżeli ktoś brał udział w lekcjach o dwóch stacjach polarnych, którą prowadziłam albo którą prowadził pan Jerzy Giżejewski, podejrzewam, że tam też się to mogło pojawić. Albo po prostu na chłopski rozum, słuchajcie. Patrząc na ten przekrój, ja Wam tutaj powiedziałam, że co się dzieje, jak się wszystko topi. No więc jakie obuwie jest najlepsze?
Jesteś. A może mnie nie słychać? Ja mówię do siebie i wy mnie nie słyszycie i dlatego mi nie odpowiadacie. To naprawdę nie jest trudne pytanie. Dobrze. Uf. Super. Jak słyszycie, o, to teraz się nie wywiniecie. Teraz musicie odpowiedzieć. Jak mnie słychać, to musicie odpowiedzieć. Jakie obuwie się najbardziej sprawdza? Powiem tak, nie ma głupich odpowiedzi, naprawdę. Bo przez zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi uczymy się. O to chodzi. Jak nie będziemy zadawać pytań i próbować na nie odpowiedzieć, to no, będzie ciężko. Ja też wszystkiego nie wiem, naprawdę. Ja też wszystkiego nie wiem. Często mi się zdarza, że uczniowie mnie zaginają różnymi pytaniami, więc uzupełniam wiedzę, kontaktujemy się później i ustalamy co i jak. Także wszystko jest okej. Okay. Dobra, słuchajcie, kalosze. Kalosze się najbardziej sprawdzają, bo jest błoto takie, że naprawdę można się zapaść czasami pod kolano. No właśnie, ale tylko pod kolano, nie głębiej, bo ta warstwa czynna nie jest taka głęboka. Jednak, bo co jest pod spodem? Pod spodem jest wieloletnia zmarzlina, tak zwany permafrost z języka angielskiego. Kiedyś się mówiło o wiecznej zmarzlinie. Znajomi naukowcy tłumaczyli mi to w ten sposób, że określenie wieczny jest mało precyzyjne naukowo. Stąd wieloletni jest już czymś mierzalnym, stąd ta nazwa została tak zmieniona już jakiś czas temu, więc zakłada się po prostu, że od 2 lat w górę, jeżeli ten grunt jest zamarznięty na stałe, to znaczy, że mamy do czynienia z wieloletnią zmarzliną. Więc to może być kilometr w głąb. Ciężko też sprawdzić dokładnie, jak to wygląda, bo takie, tego typu badania, żeby się przewiercić aż tak głęboko, nie są wcale łatwe ze względu na klimat i nie są tanie, bo wymagają specjalistycznego sprzętu. Ale szacuje się, że to może być nawet kilometr w głąb, ale też w zależności od ukształtowania terenu może to być kilkaset metrów. Wszystko, albo wcale tego permafrostu nie musi być, na przykład na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce, gdzie teoretycznie panują warunki, że mógłby się ten permafrost pojawić. W zeszłym roku, w czasie naszego pobytu, byli naukowcy, geolodzy, którzy prowadzili takie badania. I oni stwierdzili, na razie wstępnie oczywiście, że na przykład wieloletnia zmarzlina występuje tylko miejscami. Jest, tak, jest po prostu nieciągła, jak oni to określili. Czyli są miejsca, gdzie tak naprawdę są warunki, ale ona się nie tworzy i jej nie ma. To oczywiście powoduje, ta wieloletnia zmarzlina, że nie ma tutaj roślin, mam na myśli tundrę, które mają rozwinięte systemy korzeniowe, tak na przykład jak drzewa czy jakieś wysokie krzewy. Po prostu nie mają możliwości się zakorzenić i normalnie rozwijać. No to jest kolejny czynnik, zbieramy te czynniki, dlaczego nam te rośliny tak nisko wyrastają. Oczywiście wiemy już, że ta gleba też jest kiepska. No słuchajcie, bardzo uboga roślinność, to jedna rzecz. Potem te procesy takie związane z rozkładem materii organicznej też są bardzo długie ze względu na niskie temperatury, więc też warstwa poruchnicza nie tworzy się jakoś bardzo szybko i nie jest jakoś bardzo bogata w składniki mineralne, składniki odżywcze, a poza tym bardzo często widziałam tam silne wiatry, więc dochodzi do erozji mechanicznej, wszystko jest wywiewane. No i też oczywiście roślinom jest dzięki przez to bezpieczniej przy ziemi, bo nic nimi nie szarpie. No i teraz spróbuję Wam pokazać dosłownie króciutki fragmencik, bo to jest długi film. To jest film, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Tak, przy okazji zobaczycie jakie głupoty oglądam w internecie, bo mi się pewnie wszystkie zakładki wyświetlą. O, nawet nie jest tak źle. Dobrze, słuchajcie, to jest filmik. On i tak będzie bez dźwięku, niestety, bo jest to filmik ze strony www. Ale słuchajcie, nic straconego, ponieważ link do tego filmiku macie w opisie dzisiejszej transmisji. Więc będziecie mogli sobie go na spokojnie zobaczyć. Poza tym podejrzewam, że on się nam będzie troszeczkę klatkował, ale to, co chcę Wam pokazać, bo skoro już mówiliśmy o glebie, to tutaj macie przykład tak zwanych gleb poligonalnych. No i się nam zacięło, ale spokojnie, może nam coś. O, gleb poligonalnych, które tworzą się na obszarze, gdzie występuje tundra. Tutaj macie takie ujęcie z góry, jest to zrobione przy użyciu koptera. W ogóle polecam Wam kanał Svaldrone.
na YouTubie. Prowadzą go moi znajomi, których poznałam na Spitsbergenie. Oni tam teraz mieszkają, są naukowcami pracującymi na Svalbardzkim Uniwersytecie UNIS i często jeżdżą na badania terenowe w okolicy. I za pomocą drona, jak to się potocznie mówi, czy koptera, robią zdjęcia z powietrza, nagrywają filmiki i można sobie to zobaczyć. Natomiast no, to, co tutaj widzicie, no mówię, nam się to blokuje, ale mniej więcej macie obraz gleb poligonalnych. One tworzą takie charakterystyczne kręgi, które powstają w wyniku tego, że ta warstwa czynna ciągle się rusza. Ona rozmarza w zależności od sezonu, raz zamarza. I co powoduje, że materiał, który się znajduje, materiał skalny, ulega przemieszczaniu się. I on po prostu odkłada się z boku, jest wypychany na powierzchnię i tworzą się takie charakterystyczne kręgi. Także to jest akurat działalność naturalna, nikt tych kręgów tam nie robi. Tutaj tworzyć jakieś teorie spiskowe. Dobrze, wracamy sobie do naszej transmisji. No więc gleby poligonalne, no i kolejna rzecz. Mówiłam Wam o wierzbie polarnej, która zmienia kolory listków w zależności od pory roku i oczywiście na wiosnę jest soczyście zielona, potem robi się żółta, tak jak tutaj widzicie, zdjęcie było robione pod koniec sierpnia, a potem brązowieje, a potem wszystko się pokrywa grubą warstwą śniegu. No więc to już wiemy, że te kilka centymetrów to jest taka bezpieczna wysokość, na którą można wyrosnąć. Arktyczny las, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ przykład takiego arktycznego lasu macie po prawej stronie. To jest skupisko wierzby polarnej. Ona często rośnie w takich właśnie większych kubkach. Już wiecie dlaczego, ponieważ dzięki temu magazynuje więcej ciepła i może się po prostu szybciej rozwijać. No ale na przykład zdarzają się takie piękne lasy, które mają powierzchnię, uwaga, około 1 metra kwadratowego. I to jest naprawdę dość spora powierzchnia jak na taką roślinę. Po lewej stronie widzicie taką wierzbę polarną. Naprawdę nie jest ona jakiś wspaniale ogromnych rozmiarów. No i oczywiście kolejna taka ciekawostka, o której warto wiedzieć, że ta tundra jest bardzo podatna na uszkodzenia. Co to znaczy? Jak myślicie, jeżeli na przykład, na razie zabrzmi to absurdalnie, ale potem się okaże, że wcale takie absurdalne nie jest, jeżeli przejedzie samochód po tundrze kilka razy, albo nawet raz, jak długo ślady kół będą się utrzymywały? Jak myślicie? No bo oczywiście tundra jest bardzo wrażliwym ekosystemem, ponieważ no, warunki klimatyczne są bardzo zmienne i wymagają dużych nakładów energetycznych od roślin, aby się rozwijać. Dobrze, pierwsza odpowiedź. Kilka lat. Jeżeli przejedzie nam traktor przez tundrę, to kilka lat będą się utrzymywać zmiany na jej powierzchni. No, słuchajcie, zgadzacie się, czy dodacie więcej, a może mniej? Pierwsze koty za płoty. Dobrze, proszę, tutaj kolejna odpowiedź, że więcej. Kilka lat albo więcej. No to spróbujmy to sprecyzować. Co znaczy więcej? Czy to jest kilkadziesiąt, kilkaset? Może jeszcze poczekamy na trzecią odpowiedź i zobaczymy, jak to tam działa, jak to tam wygląda. No ale faktycznie jest to już sygnał, że patrząc po Waszych odpowiedziach, że to na pewno nie jest tak jak tutaj u nas, że wejdziemy sobie na łąkę, pochodzimy po niej albo przejedziemy traktorem, samochodem i na drugi dzień ta łąka wygląda mniej więcej tak samo. Więc w przypadku naszej strefy klimatycznej bardzo szybko dochodzi do zatarcia śladów, można powiedzieć, człowieka w takim miejscu. Natomiast tutaj padła kolejna odpowiedź, kilkadziesiąt. Ja myślę, że to jest bezpieczna odpowiedź, bo dlatego, że ja nie znam innych przypadków, ale może to jest kwestia też sprawdzenia, bo jakby z własnego doświadczenia i to, co widziałam, faktycznie kilkadziesiąt lat, dwa przykłady. Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie, kiedy budowano stację w latach 50., pod koniec lat 50., wykorzystywano samochód terenowy typu gazik do wożenia sprzętu budowlanego. To było na takiej odległości 14 km między miejscem, gdzie stoi stacja, a takim miejscem, gdzie powstała stacja terenowa. I słuchajcie, te ślady są do dziś widoczne.
są do dziś widoczne, że tam faktycznie, tylko że to był akurat przykład, że regularnie ten samochód tam kilkakrotnie, może kilkanastokrotnie tą trasę pokonywał, więc można tu mówić o jakiejś regularności. Jest to akurat tuż na wybrzeżu, wybrzeże jest skaliste, ale mimo to to się utrzymało. Druga rzecz, z kolei Antarktyka, wyspa Króla Jerzego, stacja Arstowskiego. Co się tam wydarzyło? W latach 70. na początku, w czasie trzeciej wyprawy antarktycznej, zmarł Włodzimierz Puchalski. O tym też sobie powiemy, myślę, przy jakiejś kolejnej lekcji. Znany fotograf przyrody i on został tam pochowany w ogóle. Tam jest grób niedaleko stacji, no ale to jest taka już ciekawostka. Natomiast co nas interesuje, to to, że kiedy do stacji dotarła informacja, że Włodzimierz Puchalski poczuł się źle, zasłabł. Wtedy ktoś, oczywiście, no, to jest siła wyższa, jak najbardziej, zrozumiałe, wsiadł po prostu do samochodu terenowego i przejechał przez tundrę, to jest taki szarnik, który znajduje się niedaleko stacji, ładnie się to nazywa Ogrody Jasnorzewskiego, przejechał te kilkadziesiąt metrów, żeby dostać się na wzgórze i móc przetransportować Puchalskiego. No i słuchajcie, to była jednorazowa akcja. Do dzisiaj to widać. Jak się wyjdzie nad wzgórze Puchalskiego, gdzie znajduje się grób Włodzimierza, widać ślady, jak jechał samochód, żeby go odtransportować do stacji. Wynika to po prostu też z tego, że ten grunt zamarza, rozmarza. Woda, która powstaje w wyniku rozmarzania, ona nigdzie nie ucieka. Wszystko powoduje, że tworzy się grzęzawisko, więc te ślady, które tam zostały naniesione, one tak naprawdę nie mają jak, powiedzmy, spłynąć, wyschnąć, cały czas zmieniają się wraz z gruntem i też się rozszerzają. Więc na przykład te koliny wytworzone przez koła są o wiele szersze, ale to też powoduje, że stworzyły się takie charakterystyczne rowy po oponach i są po prostu widoczne. No i teraz lecimy już dalej, zbliżamy się powoli do końca. Krobotek reniferowy, mieliśmy mak svalbardzki, mak polarny, mieliśmy wierzbę polarną i żeby za dużo tego dobrego nie było, tych gatunków, macie jeszcze jeden na dokładkę, chrobotek reniferowy, czyli coś, co renifery uwielbiają. Coś, co uwielbiają, oczywiście one nie zapadają w sen zimowy, całą zimę migrują, poszukując takich osłoniętych od wiatru i śniegu dolin, gdzie wykopują sobie tego chrobotka, używając kopyt jak najbardziej i pomagając sobie pyskiem. A z takich ciekawych jakby przystosowań do klimatu. Zwierzęta te zmieniają szatę z letniej na zimową, która jest o wiele cieplejsza i dodatkowo na pysku wyrasta im bardzo gęste futro, gęsta sierść. Dzięki temu mogą bez problemu grzebać w tym śniegu i tego chrobotka wyszukiwać. Natomiast sam chrobotek ma o tyle fajnie, że sobie wytworzył takie przystosowanie do klimatu, że on jest w stanie wytrzymać przez długi czas bez wody, przez nawet kilka miesięcy. Klimat Arktyki jest bardzo suchym klimatem wbrew pozorom. Wody tam za dużo nie ma, tylko w okresie letnim faktycznie zdarzają się deszcze, akumuluje nam się ta woda w gruncie w wyniku rozmarzania. No więc wtedy te chrobotki odżywają, mówiąc wprost. One zapadają w taki stan jakby, no nie powiem hibernacji, ale takiej bezczynności po prostu. Nie wykazują żadnych funkcji życiowych, ale jak tylko pojawi się odrobina wody, odżywają. Więc przez kilka miesięcy są w stanie tak przetrwać. Natomiast taka ciekawostka, bo my tutaj cały czas mówimy, że zima, zima, zima i tak dalej. Dobrze wiecie, że Arktyka się ociepla. Tutaj też dużo lekcji na ten temat było. Ostatnio czytałam taką ciekawostkę, że zaobserwowano, ale to są badania na razie na przestrzeni ostatnich paru lat, dwóch, trzech, więc też ciężko ustalić tutaj trend jakiś taki na dalszą przyszłość, ale co zaobserwowano, że przez to, że robi się cieplej, rośliny, które tundrowe, które wcześniej rozwijały się wolniej, bo te temperatury były przez długi okres bardzo niskie, nagle zaczynają dynamicznie się rozwijać, dynamicznie rosnąć, ale niestety ten okres jest zbyt krótki, żeby były one energetyczne, miały wystarczający zapas energetyczny dla reniferów. No i słuchajcie, no i te renifery faktycznie wcinają te rośliny tundrowe, które tak błyskawicznie rosną w tym no, krótszym niż wcześniej czasie, no ale niestety powoduje to, że one muszą mieć po pierwsze więcej tych roślin, a po drugie nie dostarczają im one takiej energii jak wcześniej. No i na przykład to powoduje niestety, że młodych jest mniej, albo na przykład jest większa śmiertelność wśród młodych. Takie są wstępne obserwacje naukowców prowadzących badania w Arktyce. Co będzie dalej, nie wiemy, bo to, żeby to określić jednoznacznie, to wymagane są wieloletnie obserwacje, ale na razie to jest
przepraszam, bardzo rzucona taka hipoteza, która gdzieś już tam powoli zaczyna być jakoś uzasadniana. Na koniec puszczę Wam jeszcze jeden filmik. Filmik jest z komentarzem, ma 2 minuty. Mam nadzieję, że uda Wam się ten komentarz usłyszeć. Jeżeli będzie problem, również link do tego filmiku znajduje się w opisie naszej dzisiejszej lekcji. Może jeszcze jedną rzecz zrobimy. Dobrze, na zakończenie mieliśmy piękny mak polarny, a teraz słuchajcie, została nam odrobinka czasu. Na pytania też jeszcze będzie chwilka, ale spróbujmy zrobić, wiem, że to będzie ciężkie pod koniec tygodnia, ale jednak spróbujmy, wypisać słowa kluczowe, hasła, które nam się skojarzą z dzisiejszą lekcją. Jeśli to Was zmotywuje, patrzcie, mam taki piękny kolor magentowy. Dzisiaj będziemy w magencie pisać. Dobra, lecimy. Czyli tak naprawdę wszystko tutaj mamy. Elementy przystosowania roślin, tundra, niedźwiedzie polarne, zima, wieloletnia zmarzlina, inaczej permafrost, noc polarna, gleby poligonalne kojarzone z filmem nagranym z drona na kanale Svaldrone na YouTubie, zorza polarna, dzień polarny, mak polarny, tutaj sobie sprawdźcie hasło w Polarpedii, też dla rozszerzenia wiedzy, chrobotek reniferowy, wierzba polarna, która jest w cudzysłowie drzewem arktycznym tworzącym w cudzysłowie las, jako sygnał, że czasami trzeba się zastanowić, żeby coś mądrego i fajnego wymyśleć. Wędrówka roślin za słońcem, czyli oczywiście obracanie się łodyg za promieniami słonecznymi i tundra jako wrażliwy ekosystem i przykład ślad opon na tundrze po akcji na przykład ratowania Włodzimierza Puchalskiego czy budowania stacji polarnej na Spitsbergenie. Słuchajcie, w takim razie ja to tutaj może tylko przełączę się na ostatni slajd prezentacji. Jakbyście, kto musi iść, słuchajcie, idźcie, nie zatrzymuję Was i dziękuję Wam bardzo za wzięcie udziału w lekcji. Natomiast kto ma jeszcze jakieś pytania, to ja tutaj jestem. Tu jest mój adres e-mail, można też na niego wysyłać wszelkiego rodzaju pytania.